Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dzisiaj mamy ogromny zaszczyt gościć tylko niewielką część tych wielkich, którzy potrafią podzielić się z innymi swoim czasem, uwagą, doświadczeniem, którym nie jest obojętny los innych. We wtorek 28 listopada w sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyła się coroczna gala wolontariatu. Nasz konkurs jest przeznaczony dla uczniów dzierżoniowskich szkół podstawowych, w związku z czym zwróciliśmy się do szkół z prośbą o wyznaczenie takich uczniów, którzy szczególnie aktywnie działali w ramach wolontariatu i każda szkoła, również instytucja, mogła nam zgłosić maksymalnie 2 kandydatury. Muszę przyznać, że aktywność tych uczniów zaskoczyła nawet komisję konkursową, która była pod wrażeniem działań uczniów, gdzie już w tym wieku są tak bardzo chętni i zaangażowani do pomocy innym. Dużo działań zaskoczyło nas też takich typu Młodzież dla Aleppo, gdzie uczniowie już tak młodzi, a angażują się w tak poważne akcje. Oprócz tego działają nie tylko dla swoich rówieśników, ale dla seniorów, dla osób starszych. Także naprawdę jesteśmy pod wrażeniem działań już tak młodych osób. Ten wolontariat w Polsce nie był popularny jeszcze kilkanaście lat temu, natomiast już gdzieś tak ja obserwuję od 10 lat, że jest moda na wolontariat. W Dzierżoniowie znakomicie ta dziedzina funkcjonowania się rozwija. Na początku centrum wolontariatu było przy ZHP, teraz od kilku lat centrum wolontariatu znajduje się w Centrum Aktywizacji Społecznej. No to jest naprawdę nie do przecenienia, szczególnie właśnie, że młodzi ludzie mają z tym styczność, wiedzą już, co to jest wolontariat. To jest pomaganie w różny sposób, bezinteresowne właśnie, czy to ludziom, czy instytucjom, czy zwierzętom, więc no to jest takie wychowanie właśnie przez uświadamianie i jestem przekonany, że w przyszłości będzie to procentować, nasze społeczeństwo będzie bardziej wyedukowane w tym temacie i bardziej empatyczne. Być wolontariuszem to znaczy pomagać i nie oczekiwać nic za to, za żadnych pieniędzy, za to, że się to wykonuje. Wystarczą po prostu słowa dziękuję. Właśnie, czynić coś bezinteresownie. Dokładnie tak. Powiedz mi, jak wśród Twoich rówieśników jest zainteresowanie wolontariatem? Czy młodzi ludzie chętnie chcą zrobić coś, za co pieniędzy nie dostaną? Szczerze, to jest rzadkość w naszym wieku, lecz znajdują się takie osoby, które właśnie chcą pomóc tylko za słowo dziękuję. To bardzo nas jednoczy. Potrafimy działać w grupie, potrafimy się komunikować, tak jakby burza mózgów. Naprawdę bardzo zachęcam wszystkich, którzy mają ochotę pomóc i nie dostać nic za to, tylko ciepłe słowo dziękuję, naprawdę. Dobro wraca. Owszem. Czy młodzi ludzie w Twoim wieku chętnie pomagają bezinteresownie, chętnie po szkole wychodzą, angażują się, zbierają się w pewne grupy i zespoły i działają na rzecz innych? Z tego ja się obracam bardzo dużo w środowisku wolontariuszy, więc według mnie jest naprawdę dużo takich osób, ale myślę, że mogłoby być nas więcej i cały czas aktywnie zachęcam osoby w naszym wieku, aby brały udział w takich akcjach, jak na przykład ta tutaj teraz. Uważasz, że taki dzień wolontariatu, wolontariusz roku, to ważne wydarzenie, warto nagradzać ludzi, tych, którzy bezinteresownie coś robią, warto pokazywać i promować ich sylwetki? Właśnie to jest forma pokazania wolontariuszom, że to, co robią, jest dobre i że to się po prostu pomagają innym i że to naprawdę coś działa i żeby pokazywać i ludziom, którzy nie biorą udziału w wolontariacie, że to jest forma pomocy, która też się potrafi odwdzięczyć. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału jako wolontariusz, bo naprawdę warto pomagać. Wolontariusz jest naprawdę bardzo super i polecam osobom, które nie chciałyby spróbować, ale też i nigdy nie próbowały i nie wiedzą, jak to jest, bo mówią, bo niektórzy, no młodzież ogólnie mówi, że wolontariusz, to nie dostanę za to pieniędzy, to no to nie pójdę, tak? Ale naprawdę wolontariusz to jest bardzo, bardzo pomocna rzecz w życiu i bardzo można umilić sobie tym czas. Gratulujemy wolontariuszom wyróżnionym na Dzierżoniowskiej gali, a wszystkich młodych ludzi jeszcze niezdecydowanych zachęcamy do pomocy innym, bo jak często się podkreśla, dobro dane bezinteresownie zawsze wcześniej czy później do nas wróci. Ideologie nie istnieją i granic nie ma też.
więc nie ma o co walczyć. Wyobraź sobie, że tak